proszę bardzo, są twarde, są specyficzne, hala specyficzna. No, osobiście słyszałem, że są plany budowy nowej, także ciekaw jestem, jak to będzie za kilka lat. Fajnie, że kibice przyszli i dopingowali swoją drużynę. Zawsze lepiej się gra, gdy kibice przychodzą, gdy można grać przed kimś, tak? Cieszę się, że wygraliśmy. Bardzo, bardzo się cieszę, że wygraliśmy ten Super Puchar, bo dla mnie osobiście bardzo ważne i jedziemy do domu. A jak oceniasz poziom Rosy jako zespołu? To jest taki zespół, który będzie w stanie walczyć o najwyższe cele, twoim zdaniem? Pokazał zespół. Wygraliśmy jednym punktem. Cały czas w zasadzie Rosa prowadziła. Myślę, że jakbym miał strzelać około 36-7 minut w całym meczu prowadziła Rosa. Na szczęście dla nas kilka rzutów zbudowali. My potrafiliśmy sobie wyprowadzić dobre akcje, no i wracamy ze zwycięstwem. Przeciwnik mocny, wiadomo, ale to już nie ma znaczenia, bo graliśmy dobrze i była duża szansa, którą powinniśmy wykorzystać mimo wszystko. Popełniliśmy niepotrzebne błędy, takie trochę niewymuszone do końca. No i to nas kosztowało zwycięstwo, a szkoda, bo wydawało się, że 5 minut do końca mieliśmy bezpieczną przewagę i mogliśmy zdobyć jakieś trofeum. Może nie jakieś bardzo ważne, ale jednak to jest trofeum, które na pewno wpisowałoby się w gablotę i ładnie by tam wyglądało. Tak szukając pozytywów, myślisz, że może taki mecz pokazał wam, że wy jesteście też w stanie rywalizować nawet z takim gwiazdozbiorem, jak ma Stelmet, że to zaprocentuje potem w sezonie, mimo tego, że przegraliście dzisiaj, ale w kolejnych meczach może to dać pozytywny efekt, taki mecz jak dzisiaj. Nie wiem, ciężko powiedzieć. Myślę, że każdy mecz to jest inna historia i musimy zachować koncentrację i takie same podejście mieć przed następnym meczem, bo jedziemy teraz do Włocławka, gdzie tam stworzyli bardzo fajny zespół. Będzie nam na pewno ciężko, dlatego musimy zagrać, myślę, tak samo dobrze jak dzisiaj, nawet lepiej, żeby wygrać.